Pan Piotr Krzystanek, Automobil Klub Tarnów, BMW 318 jest. Krzysztof, jaka taktyka na ten rajd? W tym roku zaczynamy bardziej ostrożnie, zobaczymy co będzie na mieście, jest odwrotna konfiguracja. Widzę, że bardzo dużo ludzi, rajd bardzo medialny, cieszy się organizatorzy, widzę, stanowi na zadaniu. Jutro Zamek Hudów, wszystkich zapraszam, będzie fantastyczny odcinek, myślę, że jeden z najlepszych, jakim do tej pory jechałem. A już po zapoznaniu, który z odcinków najbardziej przypadł Ci do gustu, który najbardziej odpowiada Twojemu stylowi jazdy? Zdecydowanie Zamek Hudów, chociaż jechałem tam we wcześniejszych eliminacjach, tylko w odwrotnej stronę Żory, ale myślę, że Zamek Hudów to jest kwintesencja, mimo że miałem obawy po onboardach, bo nie było do końca to, co żeśmy dzisiaj zobaczyli was na oczy. No, fantastyczne ściganie, będzie, zapraszam wszystkich już dziś, bo myślę, że i za mną mój konkurent również dobrze będzie cisnął i reszta stawki tak samo, także będzie fantastyczny odcinek. Super, Krzysztof, wszystkiego dobrego na trasie rajdu, powodzenia.
wypada. Prosimy o podsumowanie rajdu Mikołowsko-Ożorskiego. Witam serdecznie wszystkich. No, ciężko powiedzieć, myśmy się dzisiaj nie zdążyliśmy się postawić na start. Spóźniliśmy, dostaliśmy karę. Potem zgasło mi auto na odcinku. No, musiałem się ratować, parę tych zakrętów przestrzeliłem.
Następna pętla była już ok. Właściwie ostatni odcinek następny, tej pierwszej pętli był bardzo dobry. Potem następną pętlę poprawiłem wszystkie trzy odcinki prawie 20 sekund, także myślę, że to jest bardzo duży progres. No, konkurencja jest bardzo, bardzo duża. To myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że rywalizacja jest na wyższym poziomie niż Mistrzostw Polski. I to jest cały urok tych Mistrzostw Śląska i cieszymy się, że jesteśmy przede wszystkim na lecie, bo koło bunkra na Gostyni mieliśmy malutki odległość od prawdopodobnie słupa. Myślę, że ktoś to nagrał, będziemy oglądać. Super, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Na metę wjeżdża kolejna BMK E30 za kierownicą Krzysztof Konar, po prawej stronie Piotr Krzystanek. Załoga delikatnie jakieś tam miała problemy techniczne podczas jazdy dzisiaj, ale końcówka, z tego co widziałem, dobry czas na sam koniec. Już teraz chyba nie znajdę, bo tych wyników jest tyle, że strasznie dużo się w nich dzieje. No ale są na mecie, to najważniejsze. Krzysztof Konar i Piotr Krzystanek. A ja zapytam pana, panie Maćku, był pan dzisiaj na odcinku, jak to wyglądało? No, byłem tutaj naprawdę na odcinku urzeczony, bo Gabryś, byłem tydzień temu na rajdzie świdnickim. Byłem na trzech odcinkach specjalnych i powiem ci, że tutaj ilość kibiców, słuchaj, i w ogóle zabezpieczenie tych takich newralgicznych miejsc, gdzie można było dojechać, naprawdę było fantastyczne. Byłem zaskoczony tym ogromnym zainteresowaniem i twierdzę, że w ogóle Śląsk potrzebuje tego typu imprezy.